Ksiani Tarochniak i chcę wam powiedzieć o żywym Bogu. Wiecie co? Ja w swoim życiu czułam się bardzo samotna, bardzo samotna. Ja wracałam z pracy do domu i potrafiłam przepłakać cały wieczór. Byłam bardzo samotna. I wiecie co? Ta samotność przerodziła się w stany depresyjne i byłam w bardzo złym miejscu. I pewnego dnia zawołałam do Boga. Do Boga i powiedziałam do Niego: jeśli jesteś, pomóż mi. I On odpowiedział mi głosem, takim samym głosem, jak wy teraz mnie słyszycie. Powiedział, że mnie kocha i żebym do Niego przyszła. I ja Go ustanowiłam Panem i Zbawicielem swojego życia. I od tego momentu teraz idę z Nim. I On, kiedy ja do Niego przyszłam, nie mówił mi o moich grzechach, tylko po prostu wziął mnie w swoje ramiona. I to samo może teraz zrobić z Tobą. Kiedy przyjdziesz do Niego, spokutujesz ze swoich grzechów i przeprosisz je, uznasz Go za swojego Pana i Zbawiciela, zbawiony będziesz. Pójdziesz do nieba, nie z dobrych uczynków, nie z dobrych uczynków, by ktoś się tym nie chlubił, ale tylko z tego, że Jezus jest Panem i Zbawicielem Twojego życia.